dobry, sobota 20 sierpnia. Znajdujemy się nad Jeziorem Ługowskim, obok Wrocławka. Jest już wieczór, woda spokojna. Przed chwilą pływali na skuterach wodnych, więc były większe fale. Tutaj troszkę chyba burza nas próbuje dopaść, ale od pewnego czasu już trochę pada, trochę nie pada, ale to taki deszcz, że nie ma problemu. Jezioro jest bardzo ciekawe. Z tego, co kolega mi opowiedział, to jest jezioro rynnowe i tutaj na środku może mieć nawet 35 około metrów głębokości. A zobaczcie, widzimy tutaj drugi brzeg już, więc jest bardzo głębokie. Spokojnie można tutaj, jestem na molo, sobie skoczyć. O, proszę bardzo. Można. Bez problemu. Zaraz zmierzymy temperaturę wody nowym termometrem, który właśnie będę testował, i wszystkie najbliższe pomiary będę robił już tym termometrem. Nie jest to pirometr, więc mam nadzieję, że będzie o wiele bardziej dokładnie niż do tej pory. Także przejdźmy już do pomiarów temperatury. Zrobię to przy brzegu. Woda się wydaje być cieplejsza aktualnie niż powietrze, no ale to już wieczór, nie? 19 jest około. Zobaczmy. I mamy, proszę bardzo, pokażę, zaprezentuję nowy sprzęcik. Taki, który będziemy po prostu zanurzać w wodzie końcówkę jego. I zaraz zobaczymy, ile ma woda w jeziorku. Jeżeli chodzi o termometr, to wystarczy, że go rozłożymy. Można w nim mierzyć wszystko od minus 100 do 300 stopni, także jest naprawdę, naprawdę konkretny. I tak. I już go moczymy. I proszę bardzo. 26,7. Jeszcze raz. 26,7. Także woda jak na jezioro bardzo, bardzo ciepła. No ale nie ma się co dziwić w sumie. Ostatnio były bardzo upalne dni i to było ich bardzo dużo. Także miała prawo się tak nagrzać. Były ciepłe noce. Nie było za bardzo wiatru. Także tak to wygląda. Dzięki, że oglądaliście kolejny odcinek. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to zapraszam do kliknięcia czerwonego przycisku subskrybuj pod filmem teraz. I proszę również o kliknięcie dzwoneczka, zostawienie lajka i komentarza. Cześć, trzymajcie się, hej.